pokój masz gotowy. I łóżko ścielisie. Lampka, biurko, dywan, sklep. Poduszka czeka też. Obsługa to potwory, nic nie dorówna jej. A tego typu usług nigdzie nie spotkasz, nie. Witamy w hotelu Berchester. Witamy w hotelu Berchester. Kuchnia z klasą. Szybki styl. Ciacho zaserwują ci. La 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 la. To twój klucz. Pobyt swój rozpocznij, więc witamy cię w hotelu Berchester! Bardzo harwistyczne urodziny! Dobrze, tylko pamiętajcie, kochani, że to jest przyjęcie, niespodzianka! Więc nic nie mówcie panu Dalowi. Dobrze, Bibi, będę pamiętał. Super, sprawdźmy, czy wszystko mamy. Czapeczki urodzinowe? O, są. Imprezowe zabawy? Są. I urodzinowi goście? Wymeldować? Nie może się pan wymeldować. Przegapi pan przyjęcie, niespodziankę. Ale skończył mi się urlop. To nic nie szkodzi, panie Długouchy. No. Po prostu zamelduję pana z powrotem i ponownie powitam Włocha tymi ramionami. Urodzinowi goście w komplecie. O, tak, imprezowe trąbki. A, być. O, czekaj, ty powiedzieć trąbki. A ja myślę, że ciasteczka. Nie, powiedziałam imprezowe trąbki. No tak, ja już konie lecieć, ale najpierw... A, nam, 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 nam. Orety, to będzie fajne przyjęcie. Tak. Pa, pa, potworku. Dalej, śpiewający tort urodzinowy. Dzień dobry. Och, jest. To będzie fantastyczna impreza. Gdzie jest nasz solenizancik? Dziwne imię, ale nie mnie oceniać. Zatem 100 lat, 100 lat. Sto lat, sto lat, sto lat, sto lat. Żeby nie mówić imienia. No tak, w sumie to ma sens. No bo urządzamy dzisiaj przyjęcie, niespodziankę dla pana Dala. Panie śpiewający torcie, i dlatego dla niego to musi być tajemnica. Jaka tajemnica? O, pana urodzinowe przyjęcie, niespodzianka. Aha, rozumiem, to dlatego takie zamieszanie. Elmo, przepraszam. O, nic nie szkodzi, Elmo. Po prostu nie możesz się już doczekać. No jasne, urodziny pana Dala będą najlepsze na świecie. Najlepsze? Nigdy nie miałem wyprawianych urodzin. Nie, dziękuję, ale nie skorzystam. Nie, dziękuję. Nie. Ale zaprosiliśmy wszystkich gości. I mamy dla nich urodzinowe czapeczki. Zamówili najlepszy śpiewający tort w mieście, któremu trzeba zapłacić. A teraz pan Dal nie chce mieć przyjęcia? To poważny problem. To katastrofa. To więcej niż afera, gafa, draka, pech czy nie. Fort Berchester, katastrofa, ha. Myśmy szybko coś na za. Nie pamięć, wysłać ją już czas. Nic dziś nie powstrzyma nas. Berchester, katastrofa, ha. Czuprynami ruszmy, więc raz, ha. Poradzić sobie z nią już czas. Dzwoneczku, dzwon, alarmu nas. Katastrofa, katastrofa, wielki grozę. Katastrofa, katastrofa, ugaśmy Boże. Katastrofa, katastrofa, poradźmy sobie z nią. To katastrofa, wielka i groza. To katastrofa trwa. Dobrze, kochani, nie czas panikować. Przypomnijmy sobie, co powiedział pan Dal. Powiedział najlepsze. Co powiedział potem? Nigdy nie miałem wyprawianych urodzin. Właśnie, więc nie ma pojęcia, jakie fajne są przyjęcia urodzinowe. Więc pokażmy mu, jaka to zabawa. I może wtedy się do nich przekona. Przecież wszyscy kochają przyjęcia. Jesteś genialny. Panie Dal, pokażemy panu, jak wspaniałe są przyjęcia urodzinowe. Tak jest. A nie mogę tego zobaczyć, czytając książkę w moim ulubionym fotelu? Przykro nam, panie Dal, ale nie mamy żadnych książek urodzinowych. A mogę chociaż usiąść w moim fotelu? Oczywiście. Jasne. Wie pan,
Najlepszym w przyjęciu urodzinowym jest to, że się zaczyna od niespodzianki. O! Uwaga! Niespodzianka! Imprezka! Nie! Nie lubię niespodzianek! Niespodzianka! Pokażmy panu Dalowi, jakie jeszcze atrakcje przygotowaliśmy dla niego! Spodobają się panu, panie Dal! Impreza! Mamy świetną urodzinową muzykę, panie Dal! Co się stało, panie Dal? Nie lubi pan urodzinowej muzyki? Niespecjalnie, Elmo! Ciężko się przy tym skupić na czytaniu! Nic nie szkodzi! Czas na urodzinowe gry i zabawy! Będzie pan zaimpresowany, panie Dal! I tak właśnie gra się w szybki osiołkowie ogonek, panie Dal. Wszystko jasne? Chyba tak. Zakładam opaskę na oczy i próbuję przypiąć ogonek na pupę osiołka. Tak, dokładnie. To będzie świetne. Dobrze, panie Dal, zaczynamy. Dalej, dalej. Dlaczego jestem kręcony? Bo wtedy jest jeszcze fajniej. Proszę bardzo. Przypiąłem ogon na mój fotel. Panu Dalowi chyba nie spodobała się ta gra. Kiedy Elmo i Phoebe grają, to jest o wiele śmieszniej. Mój biedny fotelik. Pan na przepyszne urodzinowe przekąski, panie Dal? Tak! Chore ty! Moja ulubiona książka! Już dwa razy ją czyściłem i dalej się klei. Chore ty. Elmo i Phoebe naprawdę pana przepraszają. A mój ukochany fotel ma przypięty ogonek. Mam już chyba dość odkrywania urodzinowych atrakcji. Ale my mamy jeszcze panu tyle do pokazania. Właśnie. Nie, już dość widziałem. Udaję się do mojego pokoju i nie wyjdę, dopóki moje urodziny się nie skończą. Ale przecież przyjęcie miało być po to, żeby pan Dal dobrze się bawił. A teraz jest smutny i nieszczęśliwy. I to w swoje urodziny. To jest poważny problem. To co teraz zrobimy? Połączmy nasze włochate czupryny i pomyślmy. Myślimy. Macie coś? Nie, nic nie wymyśliłem. O, Rety, myślenie o rzeczy, która uszczęśliwia pana Dala, jest bardzo trudne. Jedyne, co chcę robić, to siedzieć i czytać książkę. Tak. Potworniście! To podsunęło mi świetny pomysł, mamo. Już wiem, jak możemy uszczęśliwić pana Dala. Mówiłem, że nie lubię przyjęć. Och, wydaje mi się, że to pan polubi. Dobrze, proszę bardzo. Wszystkiego najlepszego. Ale chcieliśmy urządzić panu przyjęcie, robiąc rzeczy, które my lubimy. A powinniśmy pomyśleć o tym, co pan najbardziej lubi, panie Dan. Więc teraz może pan siedzieć w swoim ulubionym hotelu i cały dzień czytać swoją ulubioną książkę. A my dopilnujemy, żeby nikt panu nie przeszkadzał. Spytamy jedynie, czy życzy pan sobie filiżankę herbaty, ale po cichutku. Chyba się jednak przekonam do tych urodzin. Tego właśnie chciałem. Bardzo wam dziękuję. Bardzo, bardzo. To jest najlepsze przyjęcie urodzinowe na świecie.